Dzień dobry. Właśnie. Przepraszam, ten suficik będzie musiał być zatapetowany. O, oczywiście czeka mnie ciężka robota i chciałem pokazać, jak będę to robił. Oczywiście będzie zatapetowany nie tapetą, taką wzorkiem do tapetowania, ale się nazywa lino paper, nie wiem, czy to będzie raufaza. Coś koło tego, po naszemu. Nieważne, jak się nazywa. Ważne, że będę musiał go przykryć, bo nie da się tego ani zamalować i on jest troszeczkę nieładny w sobie. Więc najgorszą rzeczą będzie właśnie zatapetowanie na wysokości, a ja jestem sam. Ale mam dwie małe drabinki takie, więc dam sobie radę. Tak mi się wydaje. Będę się chyba denerwował strasznie, ale to pewnie normalne. To jeszcze muszę posprzątać. Mam tutaj, żebym miał czysto chodzić jak. I już sobie odmierzyłem mniej więcej długość i będę robił to właśnie. Najlepiej by było zacząć z tej strony, bo tutaj już mamy krawężniczek. Sobie tylko przykładać i jechać w tą stronę. Ja będę kładł tak paseczki, ale zacznę z tej strony, z tej tutaj, o tu, stąd, żeby było ciekawiej. Po prostu położę pierwszy pasek i będę się już później trzymał. Kolejny, żeby dobrze wyszedł. Oczywiście przy lampie będę musiał uważać, tam jest jednak prąd. Chyba sobie przykręcę tą pokryweczkę i będę jakoś musiał ją ominąć. Później on będzie pomalowany, ale to dopiero jutro, bo prawidłowo powinno to wyschnąć. Nie wiem, jak będzie szło tutaj, w tym miejscu. Tu jest cały czas woda naciekła, była dziura. Ja ją zakleiłem, gdzie widziałem jeszcze jakieś szpary, dziury dziwne też pozaklejałem, ale to nie wiem, czy to wyjdzie elegancko. Zobaczymy, jak nie wyjdzie elegancko. Wyjdzie, nie takie cuda się robiło. No ale chcę pochwalić się takim sufitem, że może się u kogoś zdarzyć i pokażę, jak to zrobić. Tak mi się wydaje. Trzeszczy podłoga, nie? Mam dwie, zobaczymy, czy mi się uda. Znaczy, tu jest jedna, druga tam jest na sionkach. No, teraz, aby... Oczywiście jest jeszcze krzywo, on jest tylko przyłapany. Ja od środka będę leciał na dwie strony, równo z tamtym zewnikiem, bo nie mam tutaj na co przyczepić, nie wiem, w którą stronę ma się przyczepić. Ale zrobiłem duże zakładki, ale... ale już z góreczki. Okazuje się, że jest krzywe. To jest krzywe. Tutaj jest do przodu, tam jest do przodu, a tu jest wkręcone. No nie naciągnę papieru tak, żeby ładnie zrobić półkole. No to nie ma sensu. Następnym też bym musiał.
Dobrze. Wyszło fantastico. Ciężko, ale dam radę. Jeszcze 4 paseczki. Także już wiecie. Leciutka sprawa, bardzo prosta. Także każdy może sobie w domu to zrobić. Bez żadnych specjalistów, bez wiedzy specjalistycznej oczywiście. Trzeba mieć tylko 2 drabiny i dużo cierpliwości. Teraz mamy lampkę, także będzie trochę problemów. Aha. Otóż musiałem to kółeczko zrobić w taki sposób, nacinając najpierw na krzyż, a potem jeszcze dokotowując te nadcięcia. To się ładnie schowa pod spód, po prostu uciąć. Oj, ciężko mi pokazać. Tutaj tak troszeczkę więcej niż przy suficie, bo tak zostanie szpara. A tak wcisnę sobie pod ten elegancko i powinno być. Dobrze, to pniemy jedną ręką, ciężko, więc sorka na chwilę. Pokażę, co zostało. Tutaj malutki paseczek tylko, jak widać, całą długością pociągnąć do końca. Nie wiem, to jest 10 cm, ja to odmierzę, utnę sobie, żeby się nie męczyć z całą. No i tutaj 2 kwadraciki takie
niezbyt ciekawe. Drugi kwadracik tutaj. To już nie ma żadnego problemu, to przecież każdy sobie sam może zrobić jak chce. Chciałem już światło zapalić, bo ciemno się robi. Faktycznie ten sufit nie wygląda najlepiej. Poza tym, dlaczego ja się tu tak kończyłem? Jednak wyszło mi po łukosie, po skosie, łukosie. Tyle, że w którą stronę mi wyszło? Prosta linia. Tak jest, prosta linia. Tam ta ściana wystaje w tą stronę. Tutaj w tą stronę. Także miałem zakładki, chociaż na środku dolegało. Myślałem, że może naciągnął mi się papier, bo to samemu jak się robi trochę ciężko jest, ale wyszło tak, że ten papier się w tą stronę układał, w takie. Tu jest dołek. On został naciągnięty. Nie wiem, nie, dołek, górka? Dołek? Górka na suficie to jest dla mnie dołek, no nie wiem. No także z dołu wygląda, że on jest płaski, on nie jest płaski. I tu właśnie o to chodzi, że w jednym miejscu więcej papieru na bok poszło. Trzeba było pokryć większą powierzchnię, gdzieś mi się właśnie zachodziły te pasetety. No ale jak się pomaluje, będzie dobrze. Na pewno jest lepiej, jak miałoby być tak jak wcześniej. Dziura, odlatująca tapeta, ja miałem to pomalować, to by, podejrzewam, zarwało się wszystko. Chociaż sufit strasznie trzeszczy, gdy gładziłem. Nie używam strasznej siły, ale trzeszczą. Także długo nie pociągnie. Jeszcze raz się zaleje i koniec. Pokażę wam już chyba później, jak już wszystko poobklejam tapetką. Jak to wygląda. I akrylikiem pokleję, żeby nie było żadnych przerw i prawdopodobnie jeszcze maźnę farbą, żeby już na jutro przygotować, gdy to wyschnie, tylko sufit będzie już pomalowany i ściany. Końcowa. Te ściany są tylko raz, aby tylko zakryło tą szarość. To i tylko jednego dnia listwy i drzwi. Także z górki. Podsumowując, suficik wygląda tak. Nie jest najgorzej. Nie jest również the best. Ale może być. Teraz jest szary, bo szary jest papierek. Jutro go będę malował, jak przeschnie. Nie widać specjalnie żadnych pozostałości po tych zaciekach. Oczywiście tutaj wychodziło na tej listwie ozdobnej. Wychodziły brązowe i musiałem ją właśnie, widać jak się świeci. No i ja na przykład czuję, jak to śmierdzi. To jest olejną, podkładem olejnym zamalowałem, żeby nie wychodziło. Resztę niestety będę malował emulsją. I tak mi się wydaje, że wystarczy i będzie super. Czyli mamy już drugi pokoik, jest naszykowany, bardzo się cieszę. Pomału robi się ciemno, uciekam do domu. Także, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy robić, polecam fajną zabawę, kładzenie eufazy, tak mi się to wydaje, na tapety na suficie. Miłej zabawy i kupę śmiechu.